Cześć, witajcie na moim kanale. Proszę Was na kolejną Pexowy haul. Rzeczy mam w różnych cenach, także mam kilka rzeczy po 3 zł i później mam też sporo rzeczy, które wzięłam na wagę i zapłaciłam 18 zł z groszami za wszystko razem. Także po kolei będę Wam pokazywała. Najpierw to jest sukienka za 3 zł. Ona jest marki Zara w rozmiarze M, udało mi się trafić. Będzie na mnie troszkę przyszeroka, ale myślę, że będzie ok, jako taka bardziej oversize'owa, ponieważ rękawy są bardziej dopasowane, więc to i tak będzie wyglądało tak, jakby miało być moim zdaniem. I tutaj ma takie prześwitujące na ramionach. Taka zwykła, super sukienka na co dzień. Już nie na tą porę roku, na jesień, ale przymierzę sobie teraz. Akurat będę miała, jak to się mówi, jak znalazł na jesień. Namierzymy. No i tak ona wygląda, długość taka do kolana. Tutaj jest właśnie luźniejsza, pewnie miała być dopasowana, podejrzewam założenie, ale tak myślę, że wygląda też ok, bo te rękawy są bardzo dopasowane, takie dłuższe, lubię dłuższe rękawy. Pokażę Wam oczywiście też z tyłu. Myślę, że za 3 zł to fajna okazja. Ogólnie, czy bym ją wzięła w wyższej cenie? Pewnie nie, ale fajnie mieć te rzeczy na co dzień. Tutaj ta sukienka, ją wzięłam tak na zasadzie, że nie wiem, czy w to wejdę, bo to jest 32 HM, ale jeżeli będzie po prostu, nie wejdę całkiem, będzie dużo ciasna od mojej siostrze, jeżeli będzie za bardzo dopasowana, to po prostu wezmę ją jako halkę, bo potrzebuję właśnie taką czerwoną haleczkę do... Mam dwie sukienki w sumie, do których potrzebuję. Takie właśnie bardziej dopasowane. Mam takie luźniejsze, ale one jakoś tak brzydko się układają pod tymi sukienkami i nie bardzo mam jak je nosić. I taka dopasowana, bardzo czerwona jest mi mega potrzebna. W sumie nawet bardziej potrzebna niż zwykła czerwona sukienka, także jeżeli będzie za dopasowana, to będę nosiła czasami jako sukienkę, czasami właśnie pod tamte sukieneczki, a jeżeli nie, to po prostu jako taką halkę sobie wezmę. Ona jest dwuwarstwowa, ale też cieniutkie. Pierwsza warstwa to taki tylko tiul, no i druga to taka podszewka. Ale naprawdę potrzebowałam czegoś takiego, za czym jak one... Czy będzie nadaje się na sukienkę, czy nie nadaje się, czy po prostu będę miała tylko jako halkę, ale naprawdę, naprawdę potrzebowałam czegoś takiego. Tutaj te marszczenia takie na dole i u góry nie powinny mi jakoś przeszkadzać, bo tamte sukienki właśnie, do których coś potrzebuję, są bardzo luźne, także nie będzie tego tylko odznaczało. Gorąco mi jest w ogóle w tej sukience, jest bardzo ciepło, także jak najszybciej chcę się przebrać, to mierzymy. No i ta wygląda ta czerwona sukienka, ja myślę, że jednak jest trochę za bardzo dopasowana, jakoś tak nie do końca się w niej czuję. Ale jako halka mi się spokojnie sprawdzi, także dobrze, że ją wzięłam. No taka maksymalnie dopasowana. Następna jest już luźniejsza. To jest w ogóle rozmiar dziecięcy na 13 lat, ale na 1,58 m, więc 2 cm mniej niż ja mam, więc powinna być ok. Taka luźna, fajna sukienka. Bardzo podoba mi się ten asymetryczny dół. Mam nadzieję, że będzie dobra, ale tak jak mówię, jak nie na mnie, na moją siostrę, bardzo nam się podoba. Mam nadzieję, że będzie pasowała. No i tak wygląda ta sukienka i powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Chyba muszę Was trochę jednak niżej wziąć, żebyście mógł zacząć dół, bo naprawdę fajnie wygląda ten asymetryczny dół. Kolejny jeszcze może dookoła, a teraz jeszcze Wam pokażę dół. O, i teraz mogę Wam pokazać tutaj dół tej sukienki. Powiem Wam, że bardzo mi się podobają takie asymetryczne rzeczy. I ta sukienka też, naprawdę jestem zadowolona z niej. Kolejną rzeczą też za 3 zł jest taka bluzka. To też nie na teraz, ale spodobały mi się rękawy. Wiecie co, założę ją po prostu do tej sukienki, żeby już nie musieć się tyle razy przebierać. I też ją założę na chwilę, bo jest bardzo ciepło i nie miałabym ochoty mieć jej założonej dłużej. Ale tak to na pewno mi się sprawdzi później, jak się trochę chłodniej zrobi. Jakieś spódnicy z wysokim stanem. Wydaje mi się, że nawet będzie taki, że to jest crop top, ale jest chyba. Zawsze to przymierzymy, bo to czasami wydaje mi się inaczej niż się okazuje, jak już założę. No i tak wygląda ta bluzka. Tutaj te rękawy mi się podobają takie. Średnio się chyba układa, bo to są te marszczenia tej sukience, ale to już, jak mówię, przymierzę tak mniej więcej będę widziała. Ale widzę, że jest na mnie dobra, więc spokojnie, będę z niej zadowolona, myślę, że. Na pewno nie na teraz, bo jest gorąco. Kolejna rzecz, ostatnia, nie ostatnia z tych po 3 zł, to już sukienka dla mojej mamy. A to jest dla mojej siostry sukienka. Tutaj muszę coś z tymi ramionczkami jeszcze pokombinować, ale to jak założę, bo... Też to, myślę, że tego właśnie nikt jej nie wziął za 3 zł, bo ona jest śliczna. Taka bardzo letnia sukieneczka, ale pewnie nikomu się nie chciało oglądać i wydaje mi się, że to jest wiskoza. Bo bawełna, zaraz zobaczymy. A dobrze, bo myślałam, że ten, że źle spojrzałam, ale tak. Bo jest z recyklingu, ale metka. I sukienka jest w 100% z wiskozy, tylko właśnie się zdziwiłam, tak patrzę, recyklingu. Plastik, ale nie, bo to bym się bardzo zdziwiła, że to jest takie w dotyku, chociaż z niektórych polisterów miały w dotyku, ale nie. Sukienka jest z wiskozy, metka była z recyklingu. I tak, co ja zaczęłam mówić, nie dokończyłam właśnie o tych ramionczkach, bo już przełożyłam tutaj to, bo to całe było wyjęte.
One tylko tak luźno wisiały, z czego jeszcze jeden jest doczepiony agrafką. Było całkiem to wszystko było luźno, ale właśnie pomyślałam, że skoro są jakieś ramionczka, to nawet jeżeli nawet nie starczy tego sznurka, żeby przełożyć tak jak było, to po prostu jakieś zwykłe ramionczka, bo były ramionczka, wiedziałam, że jakiś kawałek tego ramionczka mam, więc raczej czego doszyję tylko tutaj, tu się zeszyję. Pomyślałam, że wezmę mojej siostrze. Ona lubi bardzo miętowy kolor i też dobrze w niej wygląda, także taka skrzyneczka w kwiatki jej się przyda. Teraz tutaj przymierzę na sobie, też trochę pokombinuję z tymi ramionczkami. Chyba, nie chyba, że dobrze zrobiłam, tylko to będzie trzeba bardziej zaciągnąć, żeby to była większa ta kokardka. No i jeszcze muszę tutaj to później przyszyć. Jak mówiłam, miałam rację, tutaj trzeba było bardziej związać na większą kokardkę i to wszystko ściągnąć. To już jest sukienka. Na stół jeszcze mam tą agrafkę, bo mówię, muszę zszyć. Tak, moja siostra sama by sobie oczywiście zszyła, ale i tak mam parę rzeczy właśnie odłożonych, które muszę coś tam przerobić sobie, to od razu to złapię, będę miała motywację, żeby za to się zabrać. Ogólnie podoba mi się ta sukienka, naprawdę ładna jest. Ale dam mojej siostrze, bo ja sama bym jej pewnie nie nosiła za często, bo mam kilka już takich właśnie krótkich, cieniutkich, leciutkich sukienek, właśnie typowo na upałę. Że zauważyłam, bo mi przestał aparat nagrywać przez moment, ale tylko chciałam wam pokazać, ile rzeczy kupiłam i wtedy właśnie spojrzałam, także nie muszę niczego od nowa nagrywać, bo 15 minutach zawsze mi się wyłącza. Nie wiem, czy to mogę jakoś zmienić w ustawieniach, próbowałam, nie znalazłam. I to zazwyczaj nie nagrywam tyle, czasami jeżeli się przebieram, no to wiadomo, to trochę dłużej trwa, czasami zatrzymuję między przybieraniem, aż sami po prostu wychodzę z kadru, żeby przez pomyłkę, kiedy... Zawsze się boję, tylko nigdy nie nagrywam, nie przebieram się, kiedy nagrywam, bo zawsze się... Tylko zawsze idę gdzieś tam na bok, nawet jeżeli jest tu czas nagrywam. Zawsze mam coś takiego, że może jak ja to później potnę, nie wytnę czegoś i wiecie, i będę się tutaj ubierać. Także to tak zawsze sobie odchodzę na bok, na wszelki wypadek, no, jeżeli nagrywam, gdy się przebieram. I za tyle ciuchu zapłaciłam 18 zł. Myślę, że się nawet opłaca, bo w tym lumpku normalnie jest po 5 zł w ostatni dzień, a ja mam raz, dwa, trzy, cztery rzeczy, czyli po 5 zł. I tak wyszło tanie, był większy wybór, z czego i tak dwie rzeczy to są takie zwykłaki, bo moja siostra chciała dwa, znaczy chciała topy jakieś takie zwykłe, t-shirty. No i wzięłam i akurat dwa udało mi się trafić, już nawet nie wiedziałam, czy uda mi się jej trafić, bo ona się mówi, czy takie zwykłe by się trafiły w lumpku. Ja szczerze mówiąc nie wiedziałam, bo nigdy tak za bardzo w t-shirty nie patrzyłam. Kiedyś jakieś tam wyprzedaży sobie chyba w tym Sinsale, pamiętam, jakoś tak tanio wychodziły po 5 zł z groszami na takiej ostatniej wyprzedaży, minus jeszcze tam chyba było 70% za drugi, tak? Jakoś tak tam, wiem, że ileś tam było, tak naprawdę parę promocji się łączyło i wychodziło jakoś tak bardzo tanio i wtedy sobie tak, nie wiem, ze 2 lata temu kupiłam kilka t-shirtów i tak za często ich nie noszę i tak mam, także nie patrzyłam w lubki nawet. Nie byłam pewna, czy są jakieś gładkie, ale udało mi się trafić takie dwa, jeszcze może jakieś jej trafię przy okazji, ale no udało mi się trafić to co sobie zażyczyła. I ten jest tutaj, nie będę mierzyła, to wiadomo jak to wygląda, ten jest taki chłodny beż, no i szary. Jeszcze może jakiś taki pudrowy róż by mi trafiła i błękitny, to bym chciała, to podejrzewam, że ciężko, bo to są takie kolory dosyć fajne. Wziąłam sobie szlafrok i powiem wam, znaczy ja będę nosiła jako szlafrok, bo lubię takie długie, luźne szlafroki, ale pomyślałam sobie, że jeżeli komuś by się chciało i lubi szyć, to naprawdę można to na bardzo ładną sukienkę, słuchajcie, przerobić. Materiał jest śliczny. Tak właśnie z takich różnych szlafroków to podejrzewam, że niektórzy pewnie sobie przerabiają, bo naprawdę ładnie by to wyglądało. No wiadomo, że tak jak teraz złożyłam, to też szlafrok, ale jakby to tak już tutaj jakoś zszył i jeszcze ja bym zrobiła, jakbym miała przerabiać, zrobiłabym wąskie rękawy, bo to wtedy już zupełnie będzie szlafrokowo, bo szlafroki mają raczej dopasowane, mają raczej luźne, jakby to jeszcze były takie, wiecie, wypasowane rękawy i tutaj tak to byłaby przy tak sukienka, moim zdaniem. Oczywiście to wisiało w ogóle w sukienkach, bo nawet w sklepie ktoś się pomylił, ale wzięłam sobie jako szlafroczek, bo mi się naprawdę przyda, taki lubię takie właśnie, a że latem używam samoopalacz i tak dalej, to czasami to po prostu z czasem już mi się plamią i co jakiś czas muszę zmienić, bo tego już się nie da odprać. Próbowałam nieraz, ale to już później wygląda estetycznie. On jest w rozmiarze 34x36, także akurat jak dla mnie. No i to jest, wiem się, że poliester, ale mi to nie przeszkadza, bo jest taki luźny i też nie chodzę za bardzo w szlafroku za długo. Mówiłam poliester, ale taki wiecie, zwiewny, przyjemny w dotyku. Mi to nie przeszkadza i też to nie jest coś, w czym cały czas chodzę.
I z tym wiążę największe nadzieje, z tą sukienką w ogóle. Teraz dopiero zobaczyłam, że ona jest dopasowana do tego. Uwielbiam takie sukienki. Czuję, że jak mam różne ramionczka, aż mi dziwnie, bo to jest tu ta agrafka. I to jest z wiskozy, z takiej dzianiny z wiskozy jakby. Znaczy, no jakby, jest. Taki miodowy kolor i mam nadzieję, że nam będzie dobra. To jest rozmiar S na M. Wygląda dość wąsko. Mam nadzieję, że będzie pasowała. Taka trochę dłuższa. Do kolana gdzieś powinno być, może dłuższa. Szyda kolor nie jest za duży. Bardzo lubię takie właśnie sukienki, topy z tego materiału właśnie. One tak fajnie dopasowują się do figury, a jednocześnie jest na tyle grupy, że nie podkreśla jakoś strasznie wszystkiego. Także mierzymy. Mam nadzieję, że będzie dobra, bo naprawdę mam z nią ogromne nadzieje. W razie czego pójdzie do mojej siostry, ale mam nadzieję, że sobie ją. I tak ona wygląda, tak kawyczek przed kolano i powiem wam, każą jeszcze dookoła. Bardzo mi się podoba, ale jakby ona miała tak 3 cm mniej, albo jakiś malutki rozporek, bo tak jest o ciupinkę już tak prawie, że niekomfortowo przy chodzeniu, bo jest mocno dopasowana na dole, ale nie jeszcze tragicznie, jeszcze da się ok, nie jest bardzo źle, spokojnie będę ją nosiła, nie jest jakoś niewygodnie, aczkolwiek jakby była tak 2 cm krótsza, to mi się nie obraziła. Ogólnie mi się podoba i na szczęście pasuje fajnie, tak jak mówiłam, bardzo lubię ten materiał, także jestem zadowolona, że udało mi się trafić. No i na koniec pokażę wam taką sukienkę dla mojej mamy, czarną. Chciałam pokazać nieciekawą rzecz, ale no taka, wiecie, zwykła sukienka. Mama właśnie mówi, jakbyś widział jakieś takie luźne, proste sukienki, to mi wierz, więc trafiłam taką czarną. Taka właśnie typowo oversize'owa, luźniejsza, z długim rękawem, także też nie na teraz. No ona kosztowała 3 zł, więc lepiej wziąć teraz za 3 zł, niż później jakoś tam więcej płacić. Także to wszystko kończę właśnie rzeczą dla mojej mamy. Jestem ogólnie zadowolona z moich zakupów. Dajcie znać, co wam wpadło w oko z tych moich zakupów. Pochwalcie się oczywiście waszymi łupami. No i zobaczcie nas w tym filmiku. Cześć!